Na listach Koalicji Obywatelskiej znalazła się kobieta chcąca, by w polskich szpitalach dzieci nienarodzone ginęły na ogromną skalę do dnia porodu. Po tym, jak zaczęła głośno o tym mówić, wszystko wskazuje na to, że jednak zostanie z nich skreślona. W programie Platformy dalej jest jednak tak zwana aborcja na życzenie. Jana Szostak znalazła się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Zgłosili ją Zieloni, którzy współpracują z Platformą. Kobieta urodziła się na Białorusi. Jej krzyk miał wpisywać się w protest wobec reżimu Łukaszenki. Po tym, jak Jana Szostak znalazła się na listach Platformy, najpierw poznaliśmy jej poglądy w sprawie zapory na wschodniej granicy. Jest za jej likwidacją. Teraz pada pytanie o kryterium, jakie Donald Tusk stosował przy układaniu list wyborczych i było tutaj żądanie, by kandydaci popierali tak zwaną aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Aktywistka związana z Zielonymi wprost chce ścieżki do rozszerzenia zabijania dzieci nienarodzonych na ogromną skalę. Bez względu na czas trwania ciąży? Jana Szostak, białoruska aktywistka LGBT, która jest kandydatką Platformy, chce zalegalizować zabijanie nienarodzonych dzieci nawet do dnia porodu. Tak w mediach społecznościowych napisał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wytknął przewodniczącemu Platformy, że na swoich listach znalazł miejsce dla zwolenników zabijania dzieci. Dziś o wypowiedzi Jany Szostak pytana była Małgorzata Kidawa-Błońska. Z tego co wiem, ta osoba już nie jest na liście Platformy Obywatelskiej. Okej, pani Jana Szostak, to jest konsekwencja tej wypowiedzi? Tak. Straciła miejsce na liście Platformy Obywatelskiej. Platforma nie wycofała się z tak zwanej aborcji na życzenie do 12 tygodnia. Jedynkę w jednym z okręgów otrzymała za to Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej, która w Sejmie podczas jednego z wystąpień użyła pod adresem nienarodzonych dzieci słów i tu cytat: zlepek komórek nie jest dzieckiem, jajko to nie kura. Koniec cytatu. Życie ludzkie rozpoczyna się wraz z poczęciem. Człowiek jest człowiekiem od poczęcia.